Witam wszystkich, ja jestem Krwawy Joe. Kontynuujemy naszą przygodę w Baldur's Gate 3. Jesteśmy w domu nadziei. Zdobyliśmy zaproszenie do osobistych komnat Rafaela. Tam mamy nadzieję znaleźć hasło, dzięki któremu będziemy mogli wziąć w swoje ręce młot orficzny. Niezbędny. Oczywiście też będę próbował ukraść inne artefakty. Archiwista powiedział ci, żebyś ochłonął w buduarze. Oto i on. Potworne miejsce, w którym rozkosz jest bólem, a ból rozkoszą i nadzieją w ogóle nie może istnieć. Jakieś rady, zanim zapuszczę się do środka? Wszystko w tym domu jest podporządkowane przyjemności Rafaela i tylko temu. To obejmuje również samego Rafaela, jakąkolwiek formę postanowi przybrać. Kran przywrócenia. O, możesz wyleczyć, spoko. Ciuszki. Ciuszków rodzajów to w chuj, nie? A jakiś kurde szat dla maga, czy zbrojów, czy zbroi, to już gorzej. Kiedy jest jakiś koleś. Jest też jakiś przycisk. Zagubiona myszka biega po domu. Złodziej w nocy, chciwy i do wzięcia. Po co tu jesteś, złodziejaszku? Szukam orficznego młota, nie powstrzymasz mnie. Rafael prawie się wykończył, żeby zdobyć ten młot, a ty chcesz mu go odebrać? To bardzo niegrzecznie. Co mamy zrobić? A może w coś zagramy? Jeśli wygrasz, dam ci wszystko, czego pragniesz, ale więcej przyjemności czeka cię, jeśli przegrasz. No raczej nie powinien... Co to za gra? To niespodzianka. Zrzucaj odzienie. Zapomnij. Tat. Będzie z ciebie piękna uczta. Okej, taka sytuacja. To jest jakiś harlip. Czekajcie. Inkub. Okej, ma eteryczną ucieczkę i nie mogę nic zrobić. Nie, kurwa, gdzie ty idziesz? To glory, or glory is death.
Przywołał diabliki jeszcze, kurwiasyny jakieś. Wiedziałem, że prędzej czy później dojdzie do walki, ale... jakieś... Okej, ten się będzie bawił w takie zabawy, eteryczne ucieczki jakieś... Trzeba korzystać, jak można mu jebnąć. Za mało punktów ruchu, kur... Ale wezmę, się przeteleportuję. Jeszcze tego dobiłem. Who says smite? That means I must hit you very hard, I think. No mercy. Śmierdząca eteryczna ucieczka, kurde. I teraz tak, to lepiej, żeby Lazel mu przyjebała.
chujowo, że za pierwszym zamachem od razu. Nie oberwie, tak? Musielibyśmy jakiś czar rzucić, nie znam się. Nie wiem, czy się da go teraz zobaczyć, jak on uciekł tak eterycznie. Zablokować go. Swallow your battle cries, fiend, and wash them down with steel. Okej, kurwa, udało się zauroczyć laser niedobrze. Na trzy tury. Przywrócenie? Czekajcie. Nie. Nie ma tu zauroczenia. Trzeba by mu to przerwać pewnie. Może i dobrze. No, nie, lepiej nie mieć laser przeciwko sobie, ale jebany jak rozkminił, kogo warto. Nie, coś tam się rzucało, żeby to zdjąć, ale chyba nie posiadam. Dwie tury. Poczekaj. Udało się jej zauroczyć. Okej, zeszło jej teraz. Jak oberwała porządnie. Dlatego próbuję go w sumie obalić. Śmierdzącą ucieczkę sobie jakąś kurde tam robi.
not know failure. No. At least things have stayed interesting. Should mind my step. What's that? What's what? Rafael niosący płomień. Rozbrój pułapkę. O, zajebiście ciężko będzie. To jest to, czego chcemy. Patrz. Ale nic się nie stało. Spróbujmy jeszcze raz. Udało się. A pewnie gdzieś tu jest klucz. Jest. Rękawica piekielnego zmierzchu. Otrzymaj plemię przyjęte do testów ataku czarami oraz rzutów przeciwko swoim czarom. Twoje ataki bronią zadają dodatkowo obrażenia od ognia, bez broni dodatkowo obrażenia na krytyczne i mogą wywołać krwawienie. Siła plus 1, rzuty obronne. Kurde, bez broni znowu dobre dla mnicha, no nie? Ale mam na sobie coś, co daje plus 2 do klasy pancerza. To dobre dla maga jest. Dobra, weźmiemy tak czy siak. Aktorzy dotarli w końcu do wrót Baldura, więc mogę rozpocząć kolejny etap mojej sztuki. Poznali sekreta astralnego pryzmatu, ale powiem im, że mam klucz. Młot orficzny, który jako jedyny może zerwać kajdę księcia. Młot będzie bezpieczny w archiwum, zabezpieczony hasłem. Jakie ono będzie? Może daj mi to, czego pragnie moje serce. I did not sleep. I did not snore. It was a battle trance. Daj mi to, czego pragnie moje serce. Chcielibyśmy też zajmować inne artefakty, które tam są. Klasy pancerza 23, całkiem niezłą. Chyba, że po prostu damy komuś innemu i będzie miał dodatkowe obrażenie od ognia, jeżeli nie ma ciekawych rękawic jakichś. Justice walks on four feet. Sleeps in my boot. My faith protects me. Can't give up now. Mi się ta moja klasa pancerza przyda. 23. 27. O, to będzie na sprzedaż. Obrona ważniejsza. Atak też. Atak i tak mam spoko. Natomiast może wywołać krwawienie, czyli tak naprawdę tam parę dodatkowych punktów obrażeń nekrotycznych i może krwawienie, ale mniejsze klasa pancerza. You are
Jesteś dziś ogromnie smętna, wysoka inkwizytorko. To inspiracja dla nas wszystkich. Chciałbym też ukraść inne rzeczy, jeśli łaska. Panorama Avernusu. Ach, no tak. Musimy próbować się jakoś zakraść i znajomość resztę artefaktów. Spróbuję to zrobić. Tylko, że tu łazi na przykład ten kurwa dłużnik bibliotekarz. Czemu powiedzieć, żeby spierdalał stąd? Tylko spójrz wybornie ułożone do ostatniej niteczki. Jeśli go zobaczysz, powiedz mu, jakie to piękne. A kurwa, łatwo nie będzie. Ale się udało. Że archiwista za mną stoi, nie mogę tego zabrać. Spierdalaj stąd. No chyba, że jak chcemy się połasić na więcej, to musimy, kurde, tutaj zrobić rozpierdol. To też jest opcja. No bo on zobaczy, no nie? Ja jestem na czerwono. Stoi za mną, się na mnie gapnie, no to ciężko, żeby mnie zobaczył. Może tak. Daruję sobie czytanie po skromieniu nadziei. Rozkazy dla archiwisty, może prędzej bym przeczytał. Przenieść niezwłocznie część kontraktów i skarbów do skrytki głównej. Cieszy nas niezmiernie, że wkrótce zdobędziemy koronę Karstusa i chcemy niektóre rzeczy wyeksponować. Reszta może bezpiecznie czekać w tajnym skarbcu. W archiwum chcemy mieć amulet większego zdrowia i rękawice siły giganta. Musi też dostać miejsce na koronę. Z artefaktów w skarbcu powinien pozostać kostur mocy czarów i zapasowe złoto. Dobra, gdzie jest skarbiec? Gdzieś musi być. Tak, on za nami łazi, ale gapi się na też na innych, no nie? Tylko, że tu jest pewnie też coś do rozbrojenia, tak? Też nie będzie łatwo. Dobra. Zauważył, że nie ma. Wydobkie ręce zostały dostrzeżone. Zdaje się, że konieczne będzie wyjaśnienie. Spróbuj się wykręcić z tej sytuacji. Przykro mi, nie widziałem nic podejrzanego.
Chyba na to możesz odejść, ale jeśli znowu cię złapią, twoje talenty retoryczne już ci nie pomogą. Okej, coś tak przyuważył tym razem. Ale mam to, co ukradłem. Zwiększa poziom kondycji do 23. Nie działa, jeśli kondycja oczywiście ma wyższą wartość. Jaki ja mam amulet? Przywrócenie kij. No więcej żyćka. Dużo pewnie będzie. Ale przywrócenie kij nie będę miał. Na razie nie muszę tak często przywracać. Dużo więcej życia. Siła do 23. Ona już coś ma na siłę chyba. Rękawice walczącego wymoczka. Może ty, kolego? Chyba tak. On ma tutaj do ataku, ale jakbyśmy mu dali to, to by napierdalał jeszcze lepiej, myślę. Tak mi się wydaje, że te siły będą lepsze. To są zawsze większe obrażenia, no nie? Czy po prostu test ataku jest wyższy, bo mam większą siłę? Można by dać oczywiście laser, ale to wolałbym wyrównać naszą drużynę pod tym względem. U Mińska było zawsze spoko to, że ma te 3-4, nawet czasami z jakiegoś powodu, ataki. Tylko że nie zawsze trafia i te obrażenia bywały różne, nie że złe, ale różne. Dobra, to teraz. Oto on, orficzny młot, wreszcie w zasięgu ręki. Wydaje się, że chroni go jakieś pole energetyczne, ale nie znasz tej magii. Znasz te słowa, teraz je wypowiedz. Wypowiedz magiczne słowa, daj mi pragnienie mego serca. Po twoich słowach magia migoczej znika. Bądź gotów, diabeł nie tak łatwo dodaje swoje zabawki. Także jest wielka szansa na to, że rozpocznie się walka, jak tylko sięgniemy po młot. Także przygotujcie się i zobaczymy się w następnym odcinku. Dzięki, że wpadliście, zostawcie łapkę w górę, subskrybujcie, komentujcie, zajrzyjcie do innych filmów na kanale i do zobaczenia już wkrótce. Na razie. Dzięki za oglądanie. Jeśli lubicie gry kooperacyjne, sprawdźcie mój drugi kanał, na którym ogrywamy wszystkie gry na minimum dwie osoby. Na pewno znajdziecie coś dla siebie. A jeśli lubicie brać udział w transmisjach na żywo, zapraszam na kanał Krwawy Joe Live i do zobaczenia na streamach.